Analiza piaskowa włosów jest świetnym metodą diagnostyczną, która umożliwia ocenę stanu odżywienia ludzkiego organizmu w każdym etapie jego życia. Jest to diagnostyka dla osób zdrowych, którzy starają się zachować swoje zdrowie w dobrym stanie na długo, jak i diagnostyka dla osób chorych. Jeżeli już się zjawiła choroba, to wiadomo, że o sposobie żywienia, leczenia decyduje lekarz. My podpowiadamy, w jaki sposób wspomóc terapie, które zalecił lekarz, ażeby były efektywne przez wskazanie dobrego żywienia. Dla mnie idealna sytuacja jest taka, że ktoś robi sobie tę diagnostykę, będąc jeszcze osobą zdrową, po to, żeby nie doprowadzić do choroby. To może jest trochę szokujące dla wielu, że nie da się komplementarnie odżywić organizmu, stosując produkty żywieniowe. Jednakże nasze żywienie opiera się aktualnie o produkty przetworzone, w których w wielu przypadkach nie ma podstawowych elementów odżywczych. Człowiek potrzebuje ponad 70 elementów odżywczych codziennie. Jeżeli ma dietę, nawet jeżeli ta dieta się nijak nie nazywa, ale jeżeli kupuje w ciągu tygodnia kilka do kilkunastu produktów spożywczych i w pewien sposób żywi się, taki jak który lubi, to w tym żywieniu nie ma takiej możliwości, aby te 70 elementów odżywczych było. I w ten sposób kształtuje może nie awitaminozy, nie kształtuje jakichś poważniej dożywień, ale kształtuje swoje tendencje zdrowotne na przyszłość. Ekspresja genowa jest uzależniona od żywienia dzisiaj. To, jak dzisiaj się żywimy, kształtuje nasze zdrowie nie tylko w teraźniejszości, ale za 10-15 lat. Obserwujemy to dosyć boleśnie nie tylko na zdrowiu dzieci, bo widzimy, jak niedożywieni są dorośli, którzy planują mieć dzieci, ale również kształtuje się dzisiaj zdrowie nasze za kilkadziesiąt lat. Wszystko zaczyna się od dobrego żywienia osób, które chcą mieć dzieci, czyli osób, które chcą być rodzicami. Tutaj też mamy dosyć duże osiągnięcia, czyli potrafimy tak odżywić zarówno mężczyznę, jak i kobietę, ażeby ich potencjał był jak najbardziej korzystny. Bardzo dużo do nas trafia dzieci. Powiem, że to jest chyba jeden z najtrudniejszych tematów, ponieważ pojawiają się zjawiska, które dotyczą coraz większej części naszych pacjentów. Jeszcze 10 lat temu mniej więcej dzieci, które robiło na sobie badanie prewencyjnie, żeby zobaczyć, jak dziecko dożywi. Rodzice chcieli zobaczyć, jak dziecko jest dożywione, a potem po prostu chcieli dobrze dziecko żywić według potrzeb, to mniej więcej 30% to były dzieci, które miały zjawiska alergologiczne. Dzisiaj się ta proporcja niesamowicie odwróciła, a mianowicie ponad 90% dzieci, które do nas trafia, to są dzieci, które mają problemy alergologiczne. Oprócz tego pojawiła się w ostatnich latach lawina badań dzieci z problemami ze spektrum autystycznego. My w swojej tej wąskiej działeczce staramy się wykorzystać nasz potencjał i na podstawie analizy piaskowej włosów żywić dzieci w sposób jak najlepszy w tym pierwszym okresie życia. I niwelować skutki tego zjawiska, jak tylko się, najbardziej jak to się da. Analiza piaskowa włosów jest dosyć prostą diagnostyką, ponieważ każdy ją może zrobić bezpośrednio, nie musi do nas tutaj przyjeżdżać, wystarczy, że na włosy prześle i wypełni odpowiednią ankietę. Na tej ankiecie są tylko najważniejsze: wiek, wzrost, waga i płeć. To musimy znać. I mając te dane, możemy układać już dobry program żywieniowy. Jeżeli już ma ktoś zdiagnozowane problemy zdrowotne, to dobrze jeszcze o tych problemach na tej ankiecie wpisać, ponieważ jeszcze w ten sposób bierzemy pod uwagę, czy nasze żywienie może odpowiednio korelować z leczeniem.
żeby broń Boże nie przeszkadzać leczeniu. Mamy szansę przywrócić optymalny stan zdrowia w każdym etapie życia, w każdym stanie fizjologicznym. Tylko to musi trwać. My potrafimy przez wiele lat się źle żywić. Trwa to kilkanaście lat, a potem chcemy, żeby w ciągu miesiąca czy dwóch na wszystko wróciło do normy. W przypadku dietetyki tak nie jest. Można uzyskiwać dwa etapy. Dosyć szybko, w ciągu miesiąca, dwóch, trzech, można uzyskać pierwszy etap taki typowo higieniczny. To znaczy, widzimy poprawę stanu psychoemocjonalnego, ale również stanu fizycznego. I bardzo często po tych pierwszym etapie mówię, a to już jest dobrze, to wracam do poprzednich nawyków. A to jest wielki błąd, bo trzeba to wszystko jeszcze utrwalić. I to trwa nie raz pół roku, nie raz rok. Mi nie zależy na tym, ażeby tworzyć wokół nas środowisko pacjentów, którzy przez całe życie łykają suplementy. Uważam, że wszystko ma swój czas i swoje miejsce. Możemy wykorzystać tak dietetykę i tak suplementy, ażeby jedno z drugim tak korelowało, żebyśmy mogli odpowiednio dostosować naszą suplementację do swoich potrzeb, bo nadmiar też niestety nie jest korzystny. Niedobór i nadmiar nam szkodzi. Więc my staramy się znaleźć tą optymalną równowagę w żywieniu, żeby na podstawie tej diagnostyki analizy piaskowej włosów człowieka żywić według jego potrzeb w danym momencie jego życia.